Aleksandra Enedże, jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności elektroniczny biznes, absolwentką z roku 2007. W tej chwili jestem menadżerem do spraw rozwoju aplikacji VDR w DataPoint. Jest to spółka, w której jestem wspólnikiem. Spółkę założyłam z dwoma koleżankami z grupy. Wcześniej pracowałam w Procter & Gamble w Warszawie, następnie w Barclays Smith Kline, wszędzie w dziale IT. W tej chwili jakby jestem odpowiedzialna za ten obszar we własnej firmie. To, co mi się przydało z tych studiów, rzeczy twardych, powiedziałabym, chociażby podstawy baz danych, chociażby podstawy programowania, techniki internetowe, rzeczy, które pozwoliły mi zrozumieć podstawy działania różnych aplikacji, zrozumieć, nie wiem, strukturę tych programów, jak to wszystko działa, tak żeby móc o tym dyskutować z informatykami. To była taka twarda wiedza, która mi się zdecydowanie przydała, ale też miękkie przedmioty, chociażby takie jak analiza strategiczna, marketing, rzeczy, które pomogły mi rozkręcić firmę, czyli jakby od strony organizacyjnej udźwignąć cały ciężar przedsięwzięcia. Dodatkowe jakieś umiejętności czy rzeczy, ja myślę, że studenci trochę nie doceniają tych miękkich umiejętności, których tak szukają pracodawcy, ale one naprawdę są ważne, bo dobrze pracuje się z ludźmi, którzy umieją pracować w zespole, którzy mają zdolności przywódcze, którzy jakby mają takie zdolności organizacji swojej własnej pracy i to są wbrew pozorom wcale niełatwe do znalezienia umiejętności. Skromnie wydaje mi się, że ja posiadam i mają je moje wspólniczki. I wydaje mi się, że to było równie ważne jak wszystkie inne umiejętności, które nabyłyśmy. Przesłanka, jaką mogę mieć dla młodszych kolegów, to naprawdę róbcie to, co lubicie, znajdźcie to, co was kręci, poświęćcie się temu, nie zmuszajcie się do, nie wiem, do pracy, która was nie satysfakcjonuje, bo nie będziecie w tym nigdy tak naprawdę do końca dobrze. Więc po prostu uwierzcie, że to, co robicie, ma sens, róbcie to dobrze, a potem tylko ciężko pracujcie i przyjdzie sukces.